Ulica Niepodległości, ulica 1 Maja. To koresponduje z tutaj wnioskiem, wskazaniem pana radnego Sobierajskiego. Ulica Kosmonautów, Plac Piastów, Aleja Piastów, Ronda, skrzyżowanie Linc, Kamienialskiego Zwycięstwa. Tak jest. Gimnazy do Zwycięstwa, więc to jest dość bogate oświetlenie. Jak mówię, każdego roku staramy się wzbogacać te sprawy, ale postulatów mamy mnóstwo. Ja nie chcę wymieniać tutaj nic, gdzie mieszkańcy kierują wprost do nas. To jest tak, że nie na każdej ulicy dają oświetlenia świąteń. Musicie Państwo też to zrozumieć, bo to po pierwsze, my część oświetlenia mamy własnego, część żalimy na okres właśnie świąteczno-noworoczny. To oczekiwanie w tym zakresie jest na pewno bardzo dużo i z całą pewnością nie przystoimy wszystkim. Dworcowa należy do głównej arterii. I myślę, że pamiętacie, że 2017 rok to jest, kończy się, o ile dobrze pamiętam, przetarg na utrzymanie czystości między innymi ronda, a więc początek ulicy Dworcowej. Jakby się prosiło, żeby to ronda akurat było bardzo atrakcyjnie przystrojone, bo wjazd z autostrady A1 poprzez rondo, tutaj przez obszarze administracyjne naszego miasta, to byłoby piękną wizytówką i takim fajnym wjazdem właśnie ulicę na ulicę Dworcową. Pamiętamy tą datę, my jesteśmy w stałym kontakcie z generalną dyrekcją, która jest budowy drugiej autostrad, która jest właścicielem tego ronda. Czuwamy nad tym, że jak się ten przetarg skończy przed rozpisaniem nowego przetargu, będziemy po raz który występować o to, że albo generalna dyrekcja jako właściciel przeprowadzi atrakcyjne nasadzenia, krótko mówiąc, przyozdobi to rondo, a jeżeli też nie, to my to chcemy zrobić własnymi środkami. Zależy nam na tym po prostu, żeby to rondo było piękne poprzez nasadzenia, a zatem również potem na zawieszenie osób świątecznych. Pan radny Sobierajski również wskazuje na kwestię odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z ogrodów działkowych. Proszę Państwa, myśmy przeprowadzili kilka spotkań z kierownictwem, z prezesami wszystkich ogrodów działkowych i proszę mi wierzyć, że tam zostało osiągnięty pełny konsensus, porozumienie. Właściwie nie powinno być problemu z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z ogrodów działkowych. Również do wysokości opłat osiągnęliśmy pełne porozumienie z prezesami tychże ogrodów. Pan radny Gruszka pyta o urządzenia, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży, prosi skate park, który był, jak pamiętamy, w parku przy ulicy Kogana. Widzimy wszyscy, że to zadanie właściwie dobiegło końca. Na naszych oczach powstał piękny, atrakcyjny park, wiele jest pozytywnych opinii mieszkańców. Natomiast rzeczywiście są wskazania, zwłaszcza ludzi młodych, dlaczego to urządzenie zostało zdemontowane. A no dlatego, że było już po prostu stare, brzydkie i kwalifikowało się już do usunięcia po to, żeby wyposażyć teren tego rodzaju urządzenia, ale już nowoczesne, estetyczne, bezpieczne i mamy to na uwadze. W przyszłym roku w budżecie na przyszły rok mamy zabezpieczone środki. Państwo będziecie również nad tym się zastanawiali i pewna dyskusja przed nami, ale chcielibyśmy teren pomiędzy ulicą 1 Maja a ulicą Klasztorną, ten zielony teren, również wyposażyć atrakcje dla wypoczynku, uprawiania sportu, rekreacji, a więc te urządzenia, o które pan radny Gruszka pyta, tam również zleciliśmy projektantom, by komponować ten teren. Myślę, że nie będzie z tego powodu jakichś specjalnych
z tego korzystali, będą zadowoleni. Takie towarzyszą nam intencje. Ja może tyle teraz poprosiłbym, zgodnie z właściwością, bo jest tu kilka jeszcze spraw i poproszę panią prezydent Zwierzyńską, potem jest jeszcze kwestia stadionu miejskiego, to pan prezydent Surówka, no i jest także wóz bojowy dla OSP. Poproszę pana sekretarza miasta.